Bardzo dziękuję. Pan minister przyjechał do nas z wizytą. Bardzo się z tego cieszymy. To już jest nasze drugie spotkanie w bardzo krótkim czasie. Bardzo się cieszę z tego, że pan minister Mario Banožić jest tu z nami. To jest bardzo ważne, że w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego pokazujemy naszą solidarność, naszą jedność. Jesteśmy wdzięczni, że chorwaccy żołnierze są na polskiej ziemi, że tu razem z żołnierzami polskimi, z żołnierzami ze Stanów Zjednoczonych, Zjednoczonego Królestwa i Rumunii na co dzień szkolą się, że właśnie budują w ten sposób interoperacyjność sił Sojuszu Północnoatlantyckiego. Na uwagę zwraca też fakt, że żołnierze chorwaccy wykorzystują artyleryjską broń, że jest to oddział właśnie artyleryjski, a jak wszyscy doskonale wiemy, wojna na Ukrainie pokazuje, jak ważna jest artyleria na dzisiejszym polu bitwy. Naszym zadaniem tu sił sojuszniczych natowskich jest obrona i odstraszanie, więc jest pokazywanie, że nie opłaca się napaść na kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego. No i jest pokazywanie tego, że państwa położone w drugiej części Europy, tak jak w przypadku Chorwacji mamy do czynienia, są wrażliwe i solidarne wobec państw leżących na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego, że wspierają te państwa, że wspólnie właśnie tworzymy system obrony sojuszniczej. Rozmawialiśmy z panem ministrem na temat naszej współpracy polsko-chorwackiej, na temat również aktywności polskiej na Bałkanach Zachodnich, bo to też jest wymiar solidarności naszej wspólnej polsko-chorwackiej. Rozmawialiśmy też na temat współpracy na forum NATO, ale także na forum Unii Europejskiej. W tym roku przed nami szczyt NATO w Wilnie. To bardzo ważne wydarzenie z punktu widzenia bezpieczeństwa. No i rozmawialiśmy także w kontekście wsparcia, jakiego oba nasze kraje udzielają walczącej Ukrainie. Jesteśmy zgodni co do tego, że taki proces powinien trwać, że ważne jest dla bezpieczeństwa Europy, ale także wolnego świata, aby Imperium Rosyjskie nie odrodziło się, a więc ważne jest wsparcie, którego udzielamy Ukrainie. Mario, bardzo dziękuję za twoją obecność tu w Polsce, dziękuję za obecność żołnierzy chorwackich. Jestem o tym przekonany, że to jest dobra okazja do budowy interoperacyjności z siłami polskimi, amerykańskimi, brytyjskimi i rumuńskimi.